No, to witam po przerwie. Jeszcze raz przypominam, na stronie Facebooka mamy za teraz taką historię zaprezentowaną, opisującą pewną kradzież z włamaniem, z użyciem przemocy. I prośba jest do wszystkich o to, żeby decydując się na jeden z emotikonów, który tam jest w opisie, używając tego emotikona, zaznaczyli swoją opcję, jaką karę by w takiej historii uważali za stosowne wymierzyć, jaka by była kara zasadna. Słuchajcie panowie, czego jeszcze nie wiecie o zasadach i dyrektywach sądowego wymiaru kary? Czy jest jeszcze coś, co dla was jest niejasne w tym wszystkim? No może uda się przynajmniej z tego fragmentu egzamin wreszcie zdać. Ja bym miał pytanie, takie wydaje mi się, że całkiem nadające się na argumentacyjną część egzaminu. Zobaczymy zaraz. Zobaczymy zaraz, to prawda. Mianowicie dotyczące tego, jak interpretować zasadę nieprzekraczania stopnia winy przez karę. Wyobraźmy sobie, że ustawodawca nowelizuje pewien przepis kodeksu karnego, także za jakiś stosunkowo mało dolegliwy społecznie czyn staje się możliwe według danego przepisu orzeczenie wysokiej kary. Na przykład wyobraźmy sobie, że staje się możliwe za kradzież orzeczenie 12 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. I pytanie, jakie się pojawia, to czy gdyby w pierwszej instancji sąd orzekł taką karę, która jest karą kodeksową, w tym sensie, że przepis ją dopuszcza, przepis szczególny, to czy mógłby być uchylony, czy w każdym razie jakiś podważony ten tok argumentacji, w drugiej instancji, czyli krótko mówiąc, czy w apelacji można by się powoływać na to, że mimo, że kodeks w przepisie szczególnym taką karę dopuszcza, to ona nigdy nie powinna być wymierzona za to przestępstwo, bo to przestępstwo w praktyce nigdy nie będzie przekraczać stopień winy, zanim idą, jakby, przepraszam, stopień no winy... Na tym polega właśnie problem z prawem karnym troszeczkę, Andrzeja. Tak, 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 to wiadomo już, ale wróćmy do... Ja chciałem ci dać czasu, żebyś zebrał myśli, bo może wtedy powiesz jasno. No ale już pytanie okay, sekundę. Że stopień winy nigdy nie będzie odpowiadał takiej karze, jaka jest z maksymalnymi widełkami. Tak. No wiadomo, o co pytam. No, panie profesorze, proszę już tutaj nie. Nie, ale udało się na koniec, mi się wydaje, nie, Mikołaj? No też mi się tak wydaje. Ja wydaje zawsze, mi się, jak na początku się udawało nawet. Szczerze. Jak Andrzej kończy pytanie, zawsze to ja się czuję, jakbym wrócił z takiej dalekiej podróży. Już prawda? Wrócić myślami, od czego się to zaczęło wszystko. Nie, ale ja trzymałem kciuki cały czas. Nie? Takiej dalekiej, udanej podróży, która takiej... dała ci dużo radości, Mikołaj. Tak, tak, tak. Takie w czasy wręcz. Widzicie co, to jest, będziemy za chwileczkę z sędzią Laskowskim o tym opowiadać. Ale no, zasada winy jest zasadą, że nie można przekroczyć stopnia winy. Czyli można powiedzieć, że jeżeli sąd orzeka w pierwszej instancji karę, która przekracza stopień winy, chociaż to się mieści w granicach ustawowego zagrożenia, no to narusza prawo. No i teraz zawsze jak jest naruszenie prawa, no nasz słuchacze pewnie nie wszyscy, podobnie jak i wy, nie wiedzą, jak działa proces karny, więc no niestety no. No, proces karny działa tak, że można się odwołać od wyroku sądu pierwszej instancji. Można złożyć skargę, ona się nazywa apelacją. Tak? I to jest ciekawa rzecz z tymi apelacjami. To trochę pokazuje, na czym w ogóle ten wymiar kary polega, że można się poskarżyć na to, że kara jest rażąco niewspółmierna, jest rażąco surowa, ale rażąco. Czyli nie w jakikolwiek sposób wydaje się być za bardzo surowa, tylko musi być rażąco surowa. No i tu się zaczyna problem. Bo tak jakby nie każdych naruszeń z zakresu wymiaru kary można się odwołać. Nie można ich zaskarżyć czasami. To musi być coś, co wykracza poza taką zwykłą miarę naruszenia prawa. To musi być rażące jakby naruszenie prawa w tym zakresie. I jak się to uda wykazać, no to może sąd drugiej instancji wtedy dokonywać korekty, tak? No i będzie sobie mówił na przykład, że ten stopień winy to nie odpowiada takiej wysokości kary, jaką wymierzył sąd pierwszej instancji. Problem w ogóle badania wymiaru kary, nie? To znaczy ile tej kary powinno być, no to jest fascynująca rzecz, bo rzeczywiście jest tam jakaś taka ogromna przestrzeń, no nie wiem, arbitralności, takich ocen, takiego, że to za bardzo się nie da sprawdzić, no bo jak to teraz
zweryfikować, czy to była prawda, czy nie, to co ten sąd tam zrobił, nie? I to się nie może być też tak, że ta kara jakby ciągle będzie zmieniana. Każda instancja będzie znowu sobie wymyślać swoje i tak człowiek nigdy nie będzie do końca wiedział, na co go skażą. I można ograniczyć możliwość kontroli wyroku sądowego z zakresu kary. I powiedzieć sobie, jeżeli tylko fakty ustalono prawidłowo, na przykład nie twierdzi się, że ktoś jest zdemoralizowany, stawia się taką tezę, mamy do czynienia ze zdemoralizowanym człowiekiem. Co jest na to dowodem? Bo kiedyś w gimnazjum się z kimś pobił na przykład. To są absurdy, tak? No to jest jakaś faktyczna podstawa wymiaru kary, nie? Że ustalamy jakieś fakty i potem je oceniamy i nam wychodzi jakaś kara. To można zawsze kwestionować. Ale ten moment, ile tego miało być, czy rok i dwa miesiące, czy rok i trzy miesiące, no to sędzia, nie? No i teraz co musi być takiego, żebyśmy już byli pewni, że ten sędzia wymierzy karę? No pewnie będziemy z sędzią Laskowskim rozmawiać. Ale to nas prowadzi jednak do takiego wniosku, że gdyby ustawodawca nagle natchnienie stwierdził, że za kradzież można wymierzyć karę dożywotniego pozbawienia wolności, to by nic nie zmieniło, bo i tak by nas stopowały dyrektywy, przepraszam, zasada w tym wypadku, stopowałaby nas zasada z 53 paragraf 1 i nigdy, ponieważ wiemy, że nigdy kradzież nie będzie jakby w cudzysłowie zasługiwać na dożywocie, no to nigdy tej kary przewidzianej w przepisie szczególnym tak naprawdę nie można by orzec. Masz rację, Andrzej, to pytanie dotyczy kwestii takiej szerszej, mianowicie czy tą winę sprawcy, pamiętacie co to była wina? Wina to była ta ilość zła, którą można komuś przypisać ze względu na jego wolność, nie na stopień zawinienia. I teraz czy to zło, to ono jest takie jakby oceniane tylko w granicach ustawowego zagrożenia, czyli możemy sobie powiedzieć, że jest takie jakieś zło kradzieży, zło zabójstwa, i one między sobą nie mają nic wspólnego, że to się nie ustala w całym systemie, sprawdzając jak się ma zabójstwo do kradzieży, tylko że po prostu to jest coś, co jest tylko w ramach danego typu do sprawdzenia. Nie? Inni będą mówić, że nie, no, że właśnie jeżeli tą winę badamy, to stopień społecznej szkodliwości nie oceniamy tylko w ramach granic ustawowego za dany typ, nie? I tam się zastanawiamy, większa kradzież, mniejsza kradzież, ale jeszcze trzeba odnieść to także do innych przestępstw, do innych typów czynów zabronionych. I tak się chyba to robi, bo inaczej trudno było zachować jakąś zasadę sprawiedliwości. Bo faktycznie wtedy by było tak, żeby ustawodawca mógł sobie dowolnie sankcje za dowolne typy ustanawiać. No byłaby jedna bariera pewnie związana z zasadą proporcjonalności konstytucyjną, nie? Że to też nie ma takiej dowolności, że cokolwiek, czymkolwiek. Nie? Na przykład mamy takie czasy teraz, nie wiem, związane z tą epidemią, no to jak ktoś wyjdzie w domu, to będzie dostawał 5 lat kary pozbawienia wolności, sobie ustanowimy taki typ. No to chyba się, to chyba by nie przeszło jednak, mimo wszystko. Nie? A co w sytuacji, kiedy przepisy na przykład o obostrzeniu kary, na przykład występek o charakterze chuligańskim, jest taki przepis 57a, który w pewnym momencie nakazuje sądowi wymierzyć karę nie niższą od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. I co w sytuacji, kiedy my mamy ten przepis i musimy go zastosować, ale dochodzimy do wniosku, że stopień winy tutaj jest tak niski, że no to będzie przekroczenie stopnia winy? Nie powiem Ci, Mikołaj. Dlatego, bo to jest kapitalne pytanie, ale na następny wykład, bo będziemy mówić o instytucjach sądowego wymiaru kary. Wiesz, to pytanie, które postawiłeś, to jest pytanie o to, czy sędzia może wyjść poza te ramy, o których mówi artykuł 53. Tam jest mowa, że w granicach ustawy, tak? Że może orzekać karę w granicach ustawy, a nie w granicach tego, co jest przewidziane w części szczególnej. Okazuje się, że to pojęcie granic ustawy to nie jest to tylko, co jest w części szczególnej, ale są jeszcze inne instytucje. Na przykład są takie instytucje, które pozwalają odejść od tej kary z przepisu części szczególnej i na przykład karze łagodniejszą orzec, nie? Właśnie kierując się tym, że stopień winy jest taki, że nawet to, co tam jest najmniej napisane, to i tak nie będzie pasować. Będziemy o tym gadać. Nie wiem, czy ty będziesz na następnym wykładzie, zaraz zobaczymy, nie? Bo to jeszcze jest ciągle w fazie testów, takiej testowej fazie, nie? Ale gdyby się tak zdarzyło, to wrócimy do tego pytania, nie? Czy coś jeszcze wam nie pasuje w tych dyrektywach i zasadach? Jak będzie takie ciekawe, część argumentacyjną napisali. Chcę wrócić na ten wykład. Może. I chcesz, ty masz duże szanse, bo rzeczywiście tak, muzyka, którą Mikołaj zaproponował ciągle, no ja jeszcze to raz odsłucham, o tak mi to powiedział, nie? Zobaczymy. Bo musicie wiedzieć, słuchacze, że tutaj jakby no, kryterium oceny główne jest, jaką muzykę się proponuje. Nie, no oczywiście, że tak, bo to świadczy o wrażliwości, tak, o głębi człowieka, wiesz, tych rzeczy, o których mówimy, można się nauczyć, nie? No, wiesz, wrażliwości nie wiem, czy się da. Ja kiedyś naprawdę muszę zaproponować właśnie jakiegoś Wikingura Olafsona, bo chyba tak się bodajże nazywa. Ja cały czas na to czekam.
Właśnie wtedy będzie... Może być jeszcze panu... Jakub Orliński, bo to są barokowa znowu opera. Ale strasznie ciężko będzie panu profesorowi wtedy skrytykować tę muzykę, to już jest taka tradycja, że no trzeba będzie jakoś to zrobić. Znaczy wiesz, ja wyczuwam koniunkturalizm też, wiesz, to nie jest takie proste. Nie? Słuchajcie, co jeszcze nie wiecie o zasadach i dyrektywach? To ja mam też pytanie, które mi się nasuwa, mianowicie w dyrektywach, jeśli przeczytamy uważnie artykuł 53, mamy dość dużo napisane na temat jakby wcześniejszego życia, możliwości zadośćuczynienia, pogodzenia się z ofiarą i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to, co tutaj zwraca moją uwagę, to, że będą takie osoby, które na przykład będą skazywane za przestępstwa urzędnicze, którym, można powiedzieć, dużo łatwiej było prowadzić wcześniej życie przykładnego obywatela, niż u osób, które typowo, nie mówię, że zawsze, ale typowo popełniają przestępstwa, tak jak na przykład rozboje, kradzieże z włamaniem, jakieś pobicia i tak dalej. I moje pytanie, jak sędzia powinien jakby, może inaczej, czy sędzia powinien brać poprawkę na to, z kim ma do czynienia, kiedy ocenia, czy doszło do zadośćuczynienia, to znaczy, czy może sędzia powiedzieć, że tutaj no, to zadośćuczynienie wygląda zupełnie inaczej niż u osoby, która ma na przykład pieniądze, ale także trzeba uznać, że ten sprawca podjął wszystkie kroki, nawet jeżeli nie miał pieniędzy na przykład, to starał się coś z tym zrobić. Czyli czy na ile powinniśmy brać pod uwagę osoby sprawcy przy ocenianiu, czy te dyrektywy świadczą na jego korzyść? Czy to powinno być bardziej zobiektywizowane? Teraz będzie taki tip dla słuchaczy, nie? Potem to wytniemy z wykładu i tylko ci, co słuchali, to wysłuchają. Że, wiesz, to jak tak się zastanawiałem, o co pytasz, Andrzej, tak w perspektywie też egzaminacyjnej, i mi przyszło do głowy, żeby troszeczkę przekonwertować to twoje pytanie i powiedzieć, w perspektywie której z dyrektyw zadośćuczynienie w ogóle ma jakieś znaczenie. Znaczy, bo zauważcie, że to jest okoliczność już po czynie, nie? Że ktoś tam komuś coś zapłacił, zadośćuczynił, tam łzy otarł, nie wiem, tą wdowę pocieszył, wszystko jedno, nie? I to jest coś, co się dzieje już po czynie. I teraz patrząc na te dyrektywy, to możemy się zastanowić, ale z perspektywy której z nich to w ogóle ma znaczenie? No może wtedy łatwiej będzie odpowiedzieć na pytanie, czy ma też znaczenie, kto to robi, tak? Mhm. Czy w ogóle zadośćuczynienie? No popatrzmy się na tą sprawiedliwościową dyrektywę. Czy zadośćuczynienie ma jakieś znaczenie w perspektywie, albo inaczej najpierw to, że nie można przekroczyć stopnia winy. Czy to ma jakieś znaczenie, że on potem wynagrodził to zadośćuczynienie? No, no, tak się wydaje. A Andrzej jest autorem pytania, to niech Andrzej. Patrz, uchylił się, nie? A miał szansę. Zobacz, tak, miał szansę. Teraz. Tak. Była szansa. Właśnie, dokładnie. Trzeba się łapać troszkę. Jeśli chodzi o stopień winy, no to oczywiście okoliczności, które mają miejsce po czynie, no to jak sama nazwa wskazuje, mają miejsce po czynie. Czyli no to over. No, są niektórzy tacy w naszej katedrze, są tacy, którzy opowiadają się za jakimiś takimi historiami, że wina się będzie zmieniać w zależności od tego, jak coś się zdarzy po czynie, ale zostawmy ich na boku, tak? Nie wydaje się. Teraz na społeczna szkodliwość tak samo pewnie nie ma z tym nic wspólnego, no bo to jest po czynie, no ale przyjrzyjmy się tym dwóm dyrektywom. Prewencja indywidualna, prewencja ogólna, nie? Prewencja indywidualna wydaje się prosta, no bo jeżeli tak zadośćuczynił, to może się nawrócił, to w sumie nie jest zły człowiek, zrozumiał wszystko, to wiecie co, to jest gdzieś ciągle w jakiejś takiej bardzo tradycyjnej moralności zakorzenione pokuty, naprawienia szkody, pojednania się. No to w takim razie to jest ktoś, kto zrozumiał rację norm moralnych, skoro uznał zło, które zrobił, no i teraz przyszedł i przeprosił. Tak? No trochę to powinien za to być nagrodzony też, na zasadzie... Jest to nagrodzony, ale może niekoniecznie karany, no bo już jak gdyby kara się wyczerpała, nie? W tym, nie, nagrodzony mam na myśli to, że nagrodą byłoby zmniejszenie wymiaru kary ze względu na to, co pozytywnego zrobiłeś, czyli to byłby taki... To wiesz co, to by można zmniejszyć, albo można powiedzieć, że nie jest potrzebna tak duża kara, bo tą część kary, którą wymierza się po to, żeby on nam się zmienił, no to on już się właśnie sam z siebie zmienił i tego już nie potrzeba. Jakbyśmy na to nazwali, to by wynikało. To by wyszło na to samo. Ale popatrzmy na prewencję generalną. Czy w perspektywie prewencji generalnej zadośćuczynienie może mieć jakieś znaczenie? Czy można się zastanawiać? No, myślimy, wracamy do tego, co to jest prewencja generalna. Żeby inni uważali, że norma obowiązuje. Komunikujemy potępienie czynu sprawcy, bo dzięki temu potępieniu będziemy wiedzieć, wszyscy wiedzą, ta norma jest, wartość jest ważna, norma obowiązuje, należy robić właśnie inaczej niż ten, który został potępiony. Co z tym ma wspólnego zadośćuczynienie, jak wam się wydaje?
Mikołaj, masz szansę. Tak, ja bym powiedział, że w perspektywie tej dyrektywy to ma małe znaczenie albo żadne, ponieważ jeżeli my wychodzimy z założenia, że my musimy przynajmniej zakomunikować to, że jakieś zło się stało i my musimy potem wymierzyć karę odpowiednią albo odstąpić od jej wymierzenia, natomiast czasem wskazać właśnie po to, żeby zakomunikować, że zło się wydarzyło i żeby kształtować tę świadomość prawną społeczeństwa, to nie może mieć wielkiego znaczenia, ponieważ to by oznaczało, tak, to byłby taki komunikat na zasadzie, że jeżeli zrobisz coś złego, ale potem zaraz to naprawisz, to my przymkniemy oko trochę albo będziemy się traktować łagodniej. Niekoniecznie z kolei, bo tam na początku była mowa o dyrektywie takiej sprawiedliwościowej i z kolei z tej perspektywy wydaje mi się, że to może mieć znaczenie. Może mieć znaczenie takie, że taka potrzeba ukarania na zasadzie takiej sprawiedliwościowej jest już mniejsza, gdy to zło zostało naprawione. Mm-hmm. I ale... nie miałem racji, mówiąc o tym, że to jest okoliczność spoza czynu i w związku z tym dla tych celów zaspokojenia poczucia sprawiedliwości, czy jak to tam się nazywa w tym artykule 53, tak? Jest takie coś, takie sformułowanie. Tak, tak, ale pan profesor mówił o stopniu winy. I do stopnia tak, o stopniu winy. A, czyli miałem rację. Nie ma znaczenia. Pan miał pan rację. Dziękuję. Ale nie powiedział pan całej prawdy, można powiedzieć. No więc pytanie, czy miał pan rację. Ale nieważne, tak na poważnie to tutaj wydaje mi się, że ta intuicja Mikołaja jest słuszna, że jakkolwiek na stopień winy nie wpłynie, to społeczne poczucie sprawiedliwości częściowo zostało zaspokojone tym, że widać, że ten sprawca okazał jakąś skruchę, że naprawił, prawda, coś, czy psychicznie, czy w namacalny sposób, jakąś rekompensatą. Więc wydaje mi się, że dla tej dyrektywy jakby sprawiedliwościowej, jeśli można ją tak nazwać, to będzie miało znaczenie. Mhm. Natomiast chyba największe ma właśnie dla tej prewencji indywidualnej, na moje oko. To znaczy, że musimy mu pokazać, że to było pozytywne, że on zachował się ostatecznie w porządku. Nie oznacza, że my mamy go oczywiście nie karać. Należy go karać, tylko trzeba zróżnicować jego, w jego własnych oczach, zróżnicować jego sytuację względem osoby, która żadnej skruchy nie okazała, żeby on nie czuł się pokrzywdzony i żeby on nie powiedział, a to co ma za znaczenie, że ja się pogodziłem w takim razie? To już się nie będę godził, będę popełniał przestępstwa i miał takim może popularnym kolokwializmem teraz polecę, przepraszam, miał takie wywalongo, prawda? Na wszystko, co później. Ale jeszcze ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć, to, że jednak dostrzegałbym pewne możliwości zauważenia też tutaj prewencji generalnej jednak poprzez pokazanie, że ta jego postawa jest pozytywna. Bo przecież jeżeli sam sprawca stwierdza, że popełniłem zło i że chce je naprawić, no to jest mocny komunikat dla wszystkich dookoła, że jakby to zło, które popełnił, było tak jednoznaczne, że nawet on się do tego przychyla i to jest z jednej strony, a z drugiej strony ludzie widzą, że sprawca okazuje skruchę, ludzie widzą, że sprawca chce naprawić to, co złego zrobił, no i to jest jednak pewien przykład dla społeczeństwa, bo nie wątpię, bardziej państwu, już ostatnie zdanie, bardziej państwu zależy na tym, żeby ci, którzy popełnią przestępstwa, jakoś naprawili to zło, które zrobili, niż żeby odeszli i zignorowali to zło. Więc wydaje mi się, że ten walor prewencji generalnej w nagrodzeniu takiej postawy poprzez zmniejszenie wymiaru kary jednak jakiś też można dostrzec. Wiesz, ja się z tym zgadzam. To znaczy teraz jak gdyby cieszę się, że miałem rację trochę z tym odniesieniem do zasady sprawiedliwości, bo to chyba też tak jest, że można na przykład samemu siebie ukarać. I ta sprawiedliwość może być zrealizowana zarówno tym, że inni mnie ukarzą, jak i że będę uczestniczył jakoś w tym akcie wynagrodzenia społeczności przez to, że zwrócę coś, że zadośćuczynię. Także w ten sposób zasada sprawiedliwości może być realizowana, ale też prewencja ogólna. Ja się z tobą zgadzam, Andrzej, że komunikatem, zresztą kiedyś forma takiej publicznej pokuty na tym polegała, tak? Że dlatego ona była publiczna, żeby pokazać innym, tak, uznaję teraz, że coś jest wartościowe. Więc być może właśnie takie działanie związane z zadośćuczynieniem temu też może służyć, temu komunikatowi, jest wystarczające w perspektywie prewencji generalnej. Wiadomo, że wszyscy uznajemy, że norma obowiązuje. Nawet ten, który ją naruszył, uznaje, że norma obowiązuje. Można w ten sposób to załatwić. Natomiast klucz twojego pytania jest to, czy w sytuacji, kiedy komuś łatwiej jest tak właśnie zadośćuczynić, a komuś gorzej jest tak zadośćuczynić ze względu na sytuację majątkową, czy ten komunikat jest jednoznaczny.
No i zgodziłbym się, że w sytuacji, w której nie do końca wiemy, czy aby to zadośćuczynienie kogokolwiek, cokolwiek kosztowało. Czy to nie było właśnie takie kliknięcie, o czym rozmawialiśmy z panią profesor Łętowską w klawiaturę, żeby dokonać przelewu. I nic więcej, nigdy o tym nie wie, a ja nawet tego nie wiem, bo to sekretarka mi zrobiła, tak? Wtedy może się okazać, że to nie jest wystarczające. Wtedy być może istotniejszym komunikatem jest to, że ja publicznie coś innego robię wobec wspólnoty. Nie wiem, wykonuję taki gest, który staje się rozpoznawalnym gestem uznania obowiązywania normy. Tak, żeby ludzie zrozumieli, że mnie to coś kosztowało. Tak, rozumiem. To musi na czymś innym wtedy polegać, niż po prostu na tym, że robię przelewik na kwotę 5 tysięcy i wszyscy się są niby zadowoleni. Na to się I w kontekście właśnie tego, co pan profesor powiedział, to mi się wydaje takim bardzo przydatnym instrumentem jest wyrok skazujący połączony z odstąpieniem od wymiaru kary. My dajemy komunikat, ale jednocześnie uznajemy, że ta kara nie jest potrzebna, choćby dlatego, że oni się już pogodzili, to zostało wynagrodzone, czy tam szkoda została naprawiona, a społeczeństwo wie, że nawet sam sprawca uznał, że zrobił źle. Słuchajcie, za chwileczkę będziemy tutaj mieli, gościli pana sędziego Laskowskiego, spróbujemy mu też parę pytań zadać, może wrócimy do tych kwestii, o których żeśmy rozmawiali. Teraz muzyczna ilustracja Andrzeja do przerwy, w trakcie której ciągle przypominam wam o kazusie, który macie, wszyscy, którzy nas słuchacie, i zaznaczajcie swoje opcje, jeżeli chodzi o wymiar kary. Zobaczymy, między czym a czym jesteśmy, jak sami racjonalizujemy to, co należy orzec w takiej historii, którą wam przed chwileczką opowiadałem. Co, Andrzej, proponujesz? No answers, only questions. Znowu Alan Parsons Project, tym razem album ich dużo późniejszy z 1985 roku. I piosenka jest króciutka do odmiany, żeby jakoś te nadużycia czasowe kiedyś zrekompensować. Piosenka jest o tym, że jest dużo pytań, a mało odpowiedzi. I że może czasem warto zachować sceptycyzm. Myślę sobie, że kiedy tak łatwo jest nam czasem powiedzieć, że ktoś jest, że ktoś zasługuje na wielką karę, albo że ktoś popełnił straszną zbrodnię i powinien całe życie spędzić za kratami, jak często padają takie określenia, a może warto zachować trochę więcej chłodu i przypomnieć sobie, jak mało tak naprawdę o tym kimś oraz o skutkach wymierzenia kary wiemy. Dobra, okej, to przerwa, spotykamy się za 5 minut, 13:42.